Ekstra newsy na planecie Łódź. Przed tymi płytami, których jeszcze nie zapowiadacie, trzeba będzie ten nowy materiał wypromować na koncertach. Jak? Kiedy? Gdzie? To jest nasza bolączka. Ludzie, zapraszajcie nas na koncerty. Jesteśmy gotowi, otwarci, chętni. Mamy cały sound system, beatboxy. No, show, jakie kto by chciał. W zasadzie. Wszystko jest kwestią dogadania. Możemy grać swoje solowe numery, wspólne, beatboxować pomiędzy, dołożyć do tego jeszcze parę elementów, ale zapraszajcie nas, bo jest kłopot. Nie wiem, przyzwyczaili się ludzie, że albo że nie gramy, albo że gramy dla zajawki. Nie jest tak już. Znaczy jest tak jak najbardziej, ale musi to działać na innych zasadach, bo żaden zespół nie będzie istniał po prostu z powietrzem, no. Myślę, że w Łodzi zrobimy jakiś koncert. Na pewno są dwa miejsca, że tak powiem, gdzie są szlaki już przetarte i tam świetne te imprezy wypadają. Ciężko powiedzieć, no powiem szczerze, że nawet chyba specjalnie nie myśleliśmy o tym, kiedy by zrobić ten koncert, ale na pewno będzie koncert, który Entepkę będzie promował. I zrobimy go sami, dlatego że jakby no, nie mamy zaproszeń za dużo, zrobimy go sami. Wtedy myślę, że może się spotkamy, zaprosimy ludzi tak już konkretniej. A być może, bardzo być może, że pokażemy się gościnnie i z doskoku razem z Trzodą Crew w Ozorkowie. Już możemy przypromować ten koncert, chociażby dlatego, że będą tam oni, a ich bardzo warto słuchać. My też tam zawitamy przynajmniej. My też tam zawitamy, tylko nie wiem, gdzie to będzie. Kilka numerów. Ozorków na pewno, więc szukajcie w internecie, na pewno na Facebooku, to wydarzenie też jest. Okej, okay, a jeśli już jesteśmy przy koncertach, to powiedzcie mi, kto przychodzi na wasze koncerty? Takie pytanie. Niezłe pytanie. To znaczy, tak, przekrojowo przychodzą ludzie. To też zależy, jaki koncert, bo jeśli gramy na przykład tylko my, tak było przypuśćmy w Eudeku, że graliśmy tylko my i Afronci. Przecież ludzie, bardzo dużo takich naszego pokroju, w naszym wieku, w naszej zajawce, naszych znajomych, tak, w zasadzie pełne kino było Eudeka. Ludzi takich od nas, że tak powiem. Jeśli to jest na przykład jakiś festiwal, na których gramy też czasami, no to przychodzi cała masa przekrój ludzi. Naprawdę, tak żartobliwie mówiąc, to od pijaczków, przez dziadków, po wnuczków, nie? Czyli im najmłodsi. I tutaj ja tu bym powiedział, że najmłodszych tych nastolatków jest najwięcej. No i dobrze, bo to jest jakby, to jest nasz target i to jest target tej muzyki, jako muzyki młodzieżowej. Rap jest jeszcze też młody, więc młodzi ludzie go słuchają i to jest jakby główna publika. Ale dużo fajnych dziewczyn, dużo spoko gości. Zapraszamy na nasze koncerty, niewątpliwie. Oprócz tego oczywiście, to już Mateusz nie wspomniał, ale to jest chyba jasne, pojawiają się nasi znajomi, tak, którzy mamy całą masę. I pozdrawiamy ich serdecznie. Pozdrawiam. Czasami pojawiają się znajomi, których nie widzieliśmy x lat i oni w ogóle nagle dowiadują się o tym, że gramy koncert, przychodzą, mówią wow, nie wiedziałem, że jeszcze działacie, świetnie, róbcie to dalej. Tam daje kopa do dalszej działalności i pracy. Albo nie widzieliśmy ich wiele lat, a oni mówią, że siedzą i śledzą nasze poczynania i bardzo im się podoba. To też buduje bardzo mocno. To przejdźmy teraz może do pytań bardziej ogólnych. Jak teraz oceniacie, jak wygląda według was teraz łódzka scena hip-hopowa? Rozwija się, czy jest w regresie, czy może jest to taki stan konstans? Tętniej rozwija się, moim zdaniem. Tętniej rozwija się i powiem szczerze, że teraz to nabiera naprawdę takich wyrazistych kolorów i rumieńców. I rozpędu, bo no, teraz te rzeczy, które wyjdą, które wyszły, będą, że tak powiem, no, ludzie mogli usłyszeć w całej Polsce. Wyszedł maxi single Jana Wygi z Afrontów. Rewelacja, polecamy. Cała płyta ukaże się w lutym 2012. Kasina też szykuje się z debiutem swojego solowego albumu. Enter, jak już Mateusz wspominał. I Centrum EUDZ Label, gdzie tam jest jeszcze kilka projektów innych, ale które dojrzewają, pęcznieją. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności wyjdzie jego solówka, tak, długo oczekiwana. Co jeszcze? Wyszedł album Wallace'a, także też polecam. Niesamowita petarda, przekręcony flow, no po prostu coś niesamowitego. Dwa Sławy, to jest ekipa Radę. Kapelusze z głów. Rado Radosny i Aztek, naprawdę niesamowita rzecz, też polecam serdecznie. Póki co wydali dwie płytki, tak w obiegu nielegalnym, ale myślę, że chłopaki doczekają się debiutu gdzieś na szerszym forum, bo zasługują na to. Co jeszcze? Zeus i Joteste, dokładnie. Tak. Zeus już po trzech solówkach. Joteste wydał swoją pierwszą solówkę, to już było w zeszłym roku. Także jak widać... No ostry jest stanem konstans na najwyższym poziomie, moim zdaniem. I to jest jakby... To jest ekstra klasa, no. I bardzo dobrze, oby tak dalej.
i mam nadzieję, że coś jeszcze razem nieraz zrobimy. Green wydał swoją solówkę, też super, znakomitą. Też. To już wyszło, zdaje się, rok temu, tak? Także jak widać, to sobie sporo. Tak, tak, więc właśnie zaczęły nagle, nareszcie, i nagle płyty się sypać, ale mimo tych płyt jest jeszcze wielka scena tętniąca jakby pod ziemią, nie wydająca jeszcze tych płyt, ale jest mnóstwo ekip naprawdę zdolnych, które działają, pokazują się gdzieś tam na jakichś freestylach, na jakichś koncertach. Właśnie mało jest tych koncertów. Apelujemy też może do jakichś organizatorów trochę więcej rapu, bo coś w Łodzi przygasa niestety, a bardzo by się przydało, bo jest dużo ludzi spragnionych, chętnych i utalentowanych i chcących to robić w ogóle, po prostu tylko brać i korzystać, no. My byśmy chętnie brali i korzystali, ale no nie można wszystkiego robić naraz, do diabła. A jak wygląda w takim razie scena hip-hopowa w szerszym oglądzie w kraju? No, parę lat temu był boom na hip-hop mm-hmm. był wszędzie. No, na tej fali wypłynęło też mnóstwo słabych wykonawców. No właśnie. A teraz zdaje się, że hip-hop już w tym mainstreamie nie jest tak obecny. I bardzo dobrze, bo to jest tak, trochę mi się kojarzy jak z burzynami, takie jak coś się gotuje, wypływają na wierzch burzyny, a później sitkiem. Sitko mody przechodzi i zostaje wywar, prawda? I w tym czasie, kiedy hip-hop stał się popularny, to było i dobre, i złe zjawisko. Dobre dlatego, że wielu ludzi poszło za tym i zaczęło się tym interesować. Ba, hip-hop wszedł na salony, do telewizji, radia i tak dalej, Polski. No a złe, no bo rzeczywiście wypłynęło tych burzyn i takich tam kiepskich raperków i muzyków i śpiewaczek. Mnóstwo, no ale właśnie dzięki temu, że to odchodzi, to oni odchodzą razem z tym i zostaje ta śmietanka. I ja nie za bardzo specjalnie lubię polską scenę, muszę się przyznać, ale na przykład taki Łona dla mnie i teraz jak już jesteśmy przy obecnych dokonaniach, no to jego nowy album, to jest rewelacja. No i bardzo, bardzo jak dla mnie grubo i mocno reprezentuje tą scenę Śląsk. Trzoda, Grubson, Buka, całe w ogóle Max Flon, to jest, kurczę, taki się zrobił lodołamacz, że hej. Rufiok też. Rufiok. Tak. Miłosz. Hastu. Ze swoimi płytami. Hastu też, także no Śląsk ma mocną reprezentację. Śląsk po prostu rules, myślę, ale pomoże też na przykład to, co robią grube jointy. No jest, można tego wymieniać sporo, nawet ciekawe rzeczy. Eksperymentalne, takie jak Luke, powiedzmy. No oczywiście scena warszawska mocno reprezentowana. To, co mnie na przykład ostatnio przykuło, to płyty Hi-Fi Bandy, solówki Dioxa, Hadesa, tak. Do tego. Hadesa teraz słucham sobie. Jaram się ich stylami i to jest to, co ostatnio naprawdę zwróciło moją uwagę. A wracając jeszcze do początku pytania, to fajnie, że rap wrócił jednak do podziemi, bo chyba jakby tam jest jego miejsce. Tak samo jak to w Stanach się stało, tak? Rap się skomercjalizował i no to, co możemy teraz oglądać w telewizji czy słuchać, to co lata wszędzie, to jest chłam, tak? A te najlepsze rzeczy zostają i tak w podziemiu. I tak w podziemiu i ich nie można obejrzeć na MTV, chociaż na MTV to już muzyki w ogóle się nie puszcza praktycznie. I na MTV też. Tak, i to już wróciło z powrotem, mówię, ta najlepsza muzyka w Stanach, jeśli chodzi o rap, została też w podziemiu. No ale z drugiej strony, jeśli już jesteśmy przy tych Stanach, przy świecie, to jest mnóstwo wykonawców, którzy od rapu zaczynali, a teraz no, stali się takimi jakby multigatunkowymi, wielkimi producentami. No, no można lubić, ale nie lubić, ale na pewno Kanye West to jest ktoś, no, kto no, nie można nie docenić, o może tak, jego dorobku. Tak, ale no dokładnie, teraz może się narażę niektórym ludziom, ale to się zrobiła papka właśnie, multikulturowa papka, gdzie ładnie ubrani chłopcy i gładkie dziewczęta z wszystkimi atrybutami pokazują się, jest fajnie, glamour, ekstra, ten tylko tak, to właśnie nie jest już to miejsce rapu, to o czym powiedział Mapę tutaj, że to nie jest już to miejsce rapu dla mnie. Ja dorzucę jeszcze jedną cegiełkę do tego i tu się narażę jeszcze bardziej. Dla mnie Jay-Z takim kimś się dzieje, staje, bo pierwsze jego płyty to było naprawdę, kurde, grube, coś, czym się można było zachłysnąć. Teraz te popiskiwania szarpidrutów już w ogóle do mnie nie przemawiają i niestety tak to jest, ale w Stanach oni mają ten plus, że z tego drugiego obiegu, a nawet i trzeciego, można spokojnie żyć, koncertować, ale nie po to, żeby mieć kupę kasy i grube samochody, tylko po to, żeby mieć spokój twórczy. Gdybyśmy my mogli siedzieć sobie tylko w studio, nie robić swoich rzeczy, nie pracować, znaczy gdzieś kombinować i jak koń pod górkę niektórzy, to byśmy mogli siedzieć sobie w studio, nagrywać, też tych pomysłów byłoby 10 razy więcej i wszystko by szło szybciej. Niestety wszystko trzeba wydrzeć, o wszystko trzeba walczyć, wydrapać sobie, żeby cokolwiek móc zrobić, kurczę. To nie jest
klimat do tworzenia, no, a mimo to ludzie to robią. Może dlatego jesteśmy dobrzy. Nie mówię o NTK, ale o takich właśnie undergroundowych tych zespołach, powiedzmy mniejszych, mniej znanych. Może dlatego one są często lepsze od tych, które są wypromowane, bo muszą się o swoje wydrapać, o powalczyć, nie? To jest tak, że głodny zawsze wygra z najedzonym. Może to, to o to zapytałeś. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Black Eyed Peas od razu. Och to tak, świetny przykład. Dwie pierwsze płyty to... Rewelacja. Włącza się, ja odpływam. Mhm. To, co teraz oni robią, no to nie wiem, jak to można nazwać. Nie można nazwać. Nie nazywajmy. To jest coś to bez imienia, przełącza, tak? To się przełącza. A z drugiej, na drugim biegunie wystarczy pojechać na hip-hop camp. Tak. Tam jest to, co oprócz headlinerów, których wszyscy kojarzą, jadą tam przede wszystkim dla nich, człowiek staje przed sceną, ogląda ekipę, której nigdy wcześniej nie widział, nie słyszał i po prostu staje jak wryty, tak? Wraca do domu, kopie, okazuje się, że mają, powiedzmy sobie, ileś tam płyt wydanych, tak, zrobionych, wcześniej o tym się nie słyszało i to po prostu rozrywa czaszkę. Także... Tak mieliśmy chociażby z Foreign Beggars. Na przykład. Czy z C2C. Na że no, jakoś tak do nas to nie dotarło. Okazuje się, że to są bardzo znane rzeczy i to Europa. Wcale nie trzeba sięgać do Stanów, bo Europa bardzo. Wielka Brytania, Francja to są potęgi, z którymi Amerykanie coraz częściej... Teraz to już normalnie współpracują. Teraz to zaczynają z Polską współpracować. O, i tutaj też jest dobre pole do działania i do... Dokładnie. Do opowiedzenia paru rzeczy, bo teraz w Polsce czołowi, topowi, rapowi, artyści, topowi z tego drugiego obiegu, nie mówimy właśnie o tej albo tacy, którzy w Stanach nagrywają z nami, z Polakami. No, wystarczy posłuchać ostatnich płyt Ostrego, tam też kilku tak, czy Returnersów, albo... No jest tych kooperacji trochę. No, przecież Peja ściągnął Jeru do Polski, tak? Teraz, nawet, jasne. Teraz zdaje się w listopadzie koncert, Lil Dub przyjeżdża na przykład też, z Jeru gra koncert z Peją. Także jak widać, te kooperacje są coraz bardziej powszechne, bo chyba Amerykanie zauważyli, że tutaj w Polsce jednak jest zapotrzebowanie na rap i na prawdziwy rap. A wróćmy teraz na łódzkie podwórko. Myślicie, że jak uważacie, istnieje coś takiego jak łódzki styl, czy... raperzy z Łodzi, z centralnej Polski są w jakiś sposób, czymś się wyróżniają, jeśli chodzi o styl, nie wiem, włącza się niepodpisaną MP3 i słychać, że on jest z Łodzi. Ja myślę, że tak, na pewno i na 100%, aczkolwiek jest to coś bardzo trudnego do scharakteryzowania czy ubrania w słowach. To się czuje, to jakby jest szóstym zmysłem, trzecim uchem i czwartym okiem widać, słychać i czuć, moim zdaniem, bo no, nie da się tego scharakteryzować w słowach, w punktach, ale to jest na pewno widoczne i na pewno Łódź i ta centralna Polska tutaj odstaje od reszty. Ani wyżej, ani niżej, po prostu w inną stronę. Takie ja mam odczucie, a na pewno tak na najbliższe obok podwórko sięgnijmy. Łódź i Warszawa są dwa zupełnie inne style. Wystarczy włączyć coś, posłuchać. I... U nas bardziej tak, jeśli bym chciał scharakteryzować, to bardziej tak truskulowo i oldschoolowo się jedzie. Szybsze rymy, szybsze style trochę. Tam jest to bardziej leniwe, takie tłustsze, może bym powiedział. Często bardziej syntetyczne. Jeśli by jakkolwiek to charakteryzować. Inaczej nie wiem. Ale to jest być może też kwestia samego miasta, które no, no cóż, pewnie reszta kraju, część zna Łódź z no, patologicznych historii. Dzieci w beczkach, Pawłon w karetkach, jak to cytując no tak. Ostrego. No niestety. Na pewno też ma to wpływ na to, jak wygląda muzyka w tym mieście i jak wygląda rap. Bo zresztą często w wielu utworach można tego posłuchać. Przybijają się opowieści na temat łódzkich klimatów dosyć często. Na pewno sporo będzie można usłyszeć na płycie Entera na ten temat również. Ta Łódź tak rap jak i Łódź odstaje od całej Polski, bo są miasta, które są tam podobne do siebie jakoś, czy jest podobny klimat. Jak, nie wiem, powiedzmy Wrocław i Kraków, chociaż pewnie i wrocławianom i krakowianom się naraziłem. A Łódź nie. A Łódź jest, kurczę, z innej w ogóle beczki i bajki i ten mrok taki właśnie, no niby... No nie niby, patologia i ten mrok, który tutaj jest na ulicach, to jest coś, co też nas wyróżnia, ale też tworzy taki ferment do twórczości, moim zdaniem, bo jest tutaj nie tylko o muzykę, jeśli o muzyce rozmawiamy, jest tu mnóstwo znakomitych filmowców, fotografików, malarzy, rzeźbiarzy, poetów, o których nigdzie się nie wie, w zasadzie poza Łodzią, nigdzie albo bardzo mało, albo wiedzą ci, co się interesują, a to są rewelacyjne rzeczy, ale one sobie tutaj pod skórą żyją i tworzą ten klimat. Ja na przykład bardzo lubię i kocham tą mroczną, brudną, brzydką i złą Łódź, jak niektórzy to nazywają. Nie wiem czemu. Mam takie coś, co uwielbiam to. Idę gdzieś na jakieś stare Bałty czy Płesie i to jest to. To wszystko jeszcze w pofabrycznych klimatach. W tych, tak, dokładnie, taki Manchester. Dokładnie, polski Manchester. Ekstra newsy na planecie Łódź.